Już jutro lub najpóźniej w piątek do Fortnite'a powinna trafić nowa aktualizacja. A właśnie wypisali nam wszystkie dokładne zmiany i nowości, jakie tam trafią. I co ciekawe, w tym wszystkim otrzymaliśmy nawet zwiastun tej aktualizacji. Cześć wszystkim, z tej strony, nie kto inny, kodmigao, i witam Was na kolejnym odcinku z nowej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na prezent za 300 V-Dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent za 300 V-Dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku tego filmu poruszymy sobie temat nadchodzącej aktualizacji, która zostanie wprowadzona do Fortnite'a jutro lub najpóźniej w piątek, ponieważ w internecie pojawiła się lista wszystkich zmian, nowości oraz nagród. Cały ten temat został nam podany przez wszystkich likerów na Twitterze, a w tym przez likera Hypexa, który dał znać, 3 maja to data największej współpracy Fortnite'a z gwiazdnymi Wojnami pod względem zawartości jaka zostanie dodana do gry. Dalej zaś możemy przeczytać jakie zmiany i nowości przygotował dla nas Fortnite i w pierwszej kolejności mamy skiny jest tam Lando, Chubaka, jeszcze jedna skórka oraz AWR Trooper a samą grafikę ze skinami, która wyciekła macie teraz na ekranie. Poza tymi skinami gracze otrzymają jeszcze od Fortnite'a stare przedmioty, które były dostępne w sklepie na ostatnich takich wydarzeniach, lecz przy skinach sobie jeszcze pozostańmy, ponieważ w internecie mamy dokładne zdjęcia dwóch skinów. Pierwszy skin to Czubaka i jego zdjęcie macie tylko w formie skina Lego, a druga skórka to Lando. I teraz macie oficjalne zdjęcie, które przedstawia nam tego drugiego skina i obydwie skórki będą dostępne w sklepie z przedmiotami za V-Dolce. Kolejna zmiana, która została tam wypisana, to nowa funkcja, jaka zostanie wprowadzona do sklepu. I gracze otrzymają tam funkcję billboardów, o której informacja ostatnio da Wam niejednokrotnie, więc nie będziemy sobie o tym dzisiaj mówić. W temacie skinów to chyba wszystkie najważniejsze informacje, a kolejna zmiana, która została wypisana przez tego lickera, to nowe przedmioty na wyspie i licker ten wspomina tylko o jednym nowym mityku i jest to mityczna kusza od tej postaci na ekranie. Sam przedmiot będziecie mogli zdobyć luzem na ziemi, w skrzynkach oraz w tych lepszych skrzynkach i można się również spodziewać, że Fortnite wprowadzi do gry jakąś specjalną skrzynkę, z której będą wypadały tylko itemy z gwiazdnych Wojen. Przy tym temacie pozostańmy sobie na chwilkę, ponieważ mam tutaj kilka informacji, o których nie informowałem Was na ostatnich filmach, a mianowicie, według LickeraWenza na Twitterze, wyspę Fortnite ponownie odwiedzi postać Darth Vadera jako bossa na wyspie. Informacje o tym podał dokładnie w tym poście tutaj i według tego co tam jest, oto miejsce w którym Darth Vader ma się obecnie odrodzić podczas nadchodzącego wydarzenia Star Warsów i jeżeli spojrzymy sobie na mapę, to jest to wyspa na środku jeziorka. Na wyspie tej obecnie znajduje się jeden z budynków powiązanych z eventem Avatara, lecz równo z zakończeniem tego eventu budynek ten zniknie, a na wyspie tej powinien pojawić się specjalny podest do lądowania statku. I kilka innych fajnych rzeczy. Przykładowe miejsce, w których był Darth Vader, macie widoczne teraz na ekranie, i prawdopodobnie te miejsce na wyspie teraz również będzie wyglądało bardzo podobnie, i spodziewajcie się, że sam Darth Vader będzie miał kilka takich miejsc na odrodzenie. To, gdzie się on zrespi, będzie losowe, a po jego likwidacji gracze powinni otrzymać mityczny miecz świetlny, który działa lepiej niż podstawowe miecze świetlne dostępne na wyspie, a z samych pomagierów Dostaniemy jeszcze blastery i inne potrzebne przedmioty. Tak chciałbym jeszcze dodać, że poza kuszą i mitycznym mieczem od Vadera, gracze otrzymają pozostałe miecze świetlne w różnych kolorach oraz wcześniej wspomniane blastery, które też będą dostępne w skrzynkach i z przedmiotów na wyspie. To chyba wszystkie nowości. Kolejna rzecz, która trafi do gry na 100%, to darmowe nagrody dla graczy. I tutaj nie będę o nich się jakoś bardzo rozgadywał, bo nie wiemy co oraz jak będzie dostępny. Do bycia I ten temat poznamy wraz z wydaniem całej tej współpracy, a to jeszcze nie koniec. Następna nowość, o której wam jeszcze nie wspominałem, a która trafi do gry, to duża aktualizacja do LEGO, powiązana ze Star Warsami, w której gracze również otrzymają jakieś ogromne nowości i Hypex wspomina, że będzie miała NPC-ty oraz miecze świetlne. Oznacza to tyle, że w trybie LEGO gracze będą mogli stworzyć miecze świetlne lub zdobyć je w jakiś sposób. I nie zdziwiłbym się, gdyby na czasy tego eventu na wyspie LEGO co jakiś czas lądował statek z botami i po jego pokonaniu byłby ten miecz. Poza tym możemy spodziewać się, że wszystkie stare skiny ze Star Warsów otrzymają swoje własne wersje LEGO, bo z tego co mi się wydaje to nie każdy ze skinów posiada gotową wersję na LEGO oraz możliwe, że otrzymamy jakieś elementy do budowania z gwiazdnych wojen. Przedostatni tryb, który ma otrzymać zmiany z tej okazji to tryb festiwalu muzycznego, gdzie gracze otrzymają między innymi nowe instrumenty i jeden z nich był na ostatnim zwiastunie tego eventu, czyli na tym zdjęciu tutaj oraz nowe ścieżki jamowe. Ze ścieżek jamowych wiemy, że mają pojawić się utwory Cantina Band, które pojawiają się w samych Gwiazdnych Wojnach, ale poza nimi nie ma tam żadnych informacji o jakichś kolejnych. I ostatni tryb, który ma otrzymać nowości, to tryb wyścigowy. Według informacji, jakie podał nam Hypex, do trybu tego Fortnite ma dodać nowe malowania do pojazdów na styl Gwiazdnych Wojen, co również będzie ciekawe. I wydaje mi się nawet, że ten przedmiot może być za darmo. Ale to dopiero zobaczymy. Poza tym, spodziewajcie się, że Fortnite na 100% wprowadzi do gry coś, czego my gracze totalnie nie wiemy i czego totalnie się nie spodziewamy. Tak więc wyczekujcie i kochani, pamiętajcie, że te nowości mają zostać wprowadzone po wielkiej aktualizacji. Jeżeli w grze w tym tygodniu pojawi się kolejna wielka aktualizacja, to spodziewajcie się również, że pojawi się z niej live rano. I update, tak jak wspomniałem wam na początku, albo będzie jutro rano, albo do Dopiero w piątek, czyli w dzień wydania tej współpracy. I tutaj, kochani, chciałbym jeszcze dodać, że po tej aktualizacji nie otrzymamy tylko zmian i nowości związanych ze Star Warsami i na pewno gracze otrzymają sporo informacji na temat kolejnego sezonu trzeciego, tym bardziej, że cały czas się do niego zbliżamy. Kolejne zmiany, jakie trafią do gry, to wycofanie całego wydarzenia Awatara i pamiętajcie, że wraz z jego zniknięciem z gry znikną wszystkie dostępne zdolności poza wodą oraz co ważne, znikną również te miejscówki, które pojawiły się na wyspie i miały te moce. Do tego wszystkiego z gry zniknie karnet z nagrodami, więc jeżeli nadal nie odebraliście darmowych nagród na swoje konto, to lepiej wbijajcie do gry i wykonujcie wszystkie zadania, bo warto, lecz spokojnie, bo to też nie koniec rzeczy, które trafią do gry. Poza tym w grze ponownie pojawią się wszystkie mityczne moce, jakie zostały dodane wraz z startem obecnego sezonu i mowa tutaj o piorunie Zeusa, łańcuchach Hadesa oraz skrzydłach Ikara i będą one dostępne, tak jak do tej pory, na tej wyspie. Raczej wątpię, aby poza tym, co przedstawiłem wam tutaj, pojawiło się coś jeszcze, ale szanse jak najbardziej są i obecnie musimy poczekać, aż Fortnite wprowadzi tą aktualizację. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry. O ile w ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live. No, i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!